Witam, z tej strony Tomek i kontynuujemy naszą przygodę z gry City Skylines. Tak się zastanawiam, brakuje nam, ile musimy mieć, 75 tysięcy. Brakuje nam około 2000 ludzi, aby móc odblokować resztę tych, żeby dokupić resztę pól. I zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby te drogi jakoś zmodernizować tutaj. Żebyśmy to sobie jakoś lepiej rozplanowali. I póki w sumie nam się tutaj nic nie rozbudowało, zniszczymy to, ten wjazd tutaj też, i zrobimy tutaj dużo lepsze podłączenie. Tak samo tutaj ta droga, to jest chyba trzypasmowa? Trzypasmowa, zmienimy ją jakoś, tutaj zrobimy jakieś podłączenie. Myślę, że tak będzie lepiej, więc nie ma co gadać, od razu weźmiemy się do wyburzenia tego, wyburzenie. Tutaj się boję, że to za chwilę by się zakorkowało. Tu mam jakąś linię. Dobra. Tutaj na szczęście nie będzie dużo do niszczenia, więc szybko to pójdzie. Tą linię na chwilę się pozbędziemy. Tutaj nam jeszcze zostało po starym lotnisku. Więc będzie tam te strefy też można zniszczyć. I jakoś lepiej zacząć planować nasze miasto. Tamta strefa była tak na szybko w sumie budowana. W sumie to moja wina. Chciałem na szybko coś zrobić i czuję, że to będzie niewypał, dlatego wolę to od razu przekształcić w coś innego. A tak czasem jest, coś się zrobi, a później pomyśli. Tam w grze w to pal licho, gorzej w życiu realnym. Dobra, też mamy wyznaczoną strefę, więc ją też sobie skasujemy. Dobra, została strefa. Okej. Teraz tak. Zrobilibyśmy tutaj podłączenie do tej drogi. Możemy się też, żeby to się tak jakoś nam za bardzo nie korkowało. Dobra, zrobimy z tej podłączenie. Czy pasmowa? Dobra, tu na w miarę szybko poszło. Teraz tak. Tutaj też się dziwne rzeczy dzieją. Dobra, to wyburzymy. To jest dotąd, dobra. By trochę niżej tą drogę puścić i stąd jednopasmową. Dobra, czekajcie. Tu.
Dobra, tutaj podłączenie już mamy. Teraz ponaprawiajmy sobie te drogi. Nie, w sumie czekajcie. Ta tu nie musi mieć podłączenia, tylko ta. Teraz tak, tu jeszcze. Co my tutaj mamy? Tu chyba są parki. Dobra, to park sobie tutaj damy jeden. Ten drugi, dobra, tu może być. Dobra, tutaj przebudowaliśmy. To jest tak. To się boję, że tutaj nam się nie sprawdzi. Tutaj mamy leśnictwo. Dobra, to sobie też wyburzymy. Ten wjazd w sumie za chwilę też. Mamy tu jakiś wjazd, który by nam pasował. Dobra. Zaraz sobie wykupimy następny trenę. Tylko tutaj jeszcze wjazd zrobię. Mam na chwilę pauzę. Dobra, wkomponuje się nam tutaj to jakoś ładnie. Sprzedałaby mi się droga pomocnicza. Nie, tu nic nie ma, czemu tu nie mogę postawić? Dobra, jeszcze trochę. Dobra, w sumie to nie musi być tak od linijki zrobione. Dobra. Tylko tutaj jest dwupasmowa. Okej, powinno to jakoś funkcjonować. Zróbmy sobie tak, trzypasmowa. To może zróbmy sobie te główne trzypasmowe, a tą sobie zmienimy na dwupasmówkę. Dobra, jeszcze trzeba tylko strefę sobie naprawić. Tutaj nie. I jeszcze tu. Tutaj to odłączymy, dobra. I to jeszcze. Aha, to nie jest autostrada. Ej, co ja to zrobiłem? Kurde. O, dobra. Dobra, udało się naprawić. Tu też się tunel zmienił. Ha. Dobra, myślałem, że będzie gorzej. Czemu nie mogę teraz tego podnieść z tuneli? Dobra. Tu nam jeszcze te dwa fragmenty zostały.
Tak będzie lepiej. Jest wszystko dobrze. Czekajcie, my tu mamy inną autostradę. Czy tam jakieś inne... ta szersza zrobiła, nie wiem czemu. Dobra, wszędzie już jest ok. Włączmy sobie to. Aha, jeszcze nie, czekajcie. Tutaj jeszcze. Dobra, nie, tutaj to wszystko wygląda. Co ja miałem? Czemu ja tutaj taką dziwną zrobiłem? Nie, tu już jeszcze jest... O, tu jeszcze. Czy ona pierwotnie trochę jest? Nie. Dobra, musiałem przez pomyłkę gdzieś tam wcześniej kliknąć. Dobra, gdzie to mieliśmy? Tutaj. Dobra, teraz możemy włączyć. Tu jeszcze strefę tylko naprawimy. W sumie ja bym tutaj zrobił taką samą strefę. Tylko że rolniczą. A to może później, dobra. Pozbądźmy... Dobra, wykupmy z te tereny. Możemy już wszystkie pokupywać. Będziemy mieć w końcu całą mapę odkrytą. Okej, okay. No teraz to możemy coś tutaj kombinować. Teraz tak, tutaj ta obwodnica to jakoś idzie. Zamiast tak objeżdżać, damy ją tu. Teraz to sobie kasujemy. Zrobimy sobie po prostu dzisiaj takie porządki, żeby to jakoś dużo lepiej wyglądało. Nie, oczywiście funkcjonowało. Dobra. Tutaj porządki. Tutaj dobra. Czekajcie, to się łączy nam tam, stąd też rząd tam. Nie wiem, czy tutaj przez środek jest nam teraz potrzebne. Autobusy chyba nam tylko tędy jeżdżą. Dobra, ale autobusy w razie czego znajdą sobie inną drogę. Ja bym po prostu cały wykasował. I zobaczymy, co się stanie. Dobra, ta linia nam nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli.
No bo nie o to mi chodziło. Dobra, niestety, ale to cała linia pójdzie. No chyba była tylko tutaj zrobiona. Dobra, na razie będą bez autobusów. Teraz tak. Czy my tutaj chcemy jeszcze jakiś mały wjazd? Czy już będzie za dużo? Tutaj mamy do strefy tej. W sumie może mamy jakiś mały wjazd. Zobaczmy to od końca. Może coś nam akurat spasuje. Tego się boję, bo to nam może nie wypalić. To też. Też się boję, że mogłoby się korkować. To jeszcze jest małe. Dobra, to jest koło tego dworca. To jest fajne, ale duże. Czy mamy tutaj coś gdzieś? Nie. Dobra, w sumie moglibyśmy zacząć jakby to. Dobra. Stop. Tyle chyba starczy. Naprawdę wyburzyłem drogi, teraz będziemy pisać zbyt strome zbocze. No jak dla mnie to nie jest stromo. Jak nie mam ruch, to sraczka, masakra. Nie, albo? Nie. To ciekawie wygląda. Nie wiem, czy nie za dużo kombinacji. Dobra, spróbujemy z tym. No, uda się nam to. Kurde. Dobra, mam nadzieję, że to się nie będzie korkować. Tutaj to zwężenie mnie jakoś tak trochę przeraża. Rozwaliliśmy chyba wszędzie prąd. Mają wszędzie? Nie, lotnisko nie ma. Czemu nie mogę tego podpiąć? A to jest jedno wyżej, drugie niżej. Dobra.
Tutaj damy trzy pasmówkę. Czekajcie, tutaj przy wiedzie też może być trzy pasmówkę. Światła się nie zrobiły. Tutaj też może być trzy pasy. Tutaj też. Tą drogę z tej możemy inaczej puścić teraz. Dobra. Tylko ten teren sobie jeszcze trochę wygładzimy. Czekajcie, mamy tutaj samoloty. By je przenieść trochę bliżej. Tutaj mamy wjazd. Moglibyśmy go do czegoś wykorzystać. Do czego? Jakby to zrobić zajezdnię autobusową albo podpiąć tutaj. Możemy spróbować. Okej. Okay. O, ta droga w sumie nie wygląda tak strasznie. Idzie to wszystko to jako w miarę tak płynnie. Chociaż ktoś nam coś... Mam nadzieję, nie będzie zatrzymywać. Dobra, ta droga nam nie będzie jakoś fajnie działać, to będziemy musieli coś tu nowego wymyśleć. Dobra, tutaj niech się to robi. To tu na razie działa, dobra. Mamy tą wyspę. To trzeba ją trochę zagospodarować, czekajcie. Zrobimy tu wysokie zabudowania. Całą rusinką wyspę. Przy środek może ewentualnie damy drogę trzypasmową. Słuchajcie, zrobimy tutaj most. Dobra. Muszę to jakoś fajnie rozplanować. Dobra, to będziemy mieć tak. Tylko czy ja chcę... W sumie to jeszcze przez środek. A na środku zamiast skrzyżowania zrobimy rondo. Tak. To
nam będzie łatwiej to wszystko odmierzyć. Na jedną. A w środku zrobimy jakieś zabudowania. Może biura? Albo... Tak, chyba biura. Byłoby najlepiej. Dobra. Teraz możemy spokojnie te drogi zrobić. Teraz sobie to skasujemy. I w sumie tutaj może być jedna pasmowa. Bo przecież to rondo. Dobra, światła się nam pewnie zrobiły. Nie, nie zrobiły się nam nigdzie. Dla pewności. Dobra. Może to... No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. To tylko zobaczmy sobie na tę drogę. To chyba nie był dobry pomysł. Spróbujmy tę drogę przerobić. Co ja chcę, to chcę. To jest ta. A tą szerszą. Tego już nie mogę. Żadnego fragmentu tutaj nie mogę powiększyć. Tutaj w miarę to jeszcze płynnie idzie. Ale czemu stąd jadą tu, żeby wjechać tu? Bez sensu, kurde, jak zapanować nad tym ruchem drogowym, to jest masakra. Dobra, nic, wymyślimy tutaj coś innego. Dobra. Nie może tak być. Dobra, na razie mi tylko wjazd to zablokuje. Niech się poczułem, by naprawdę był remont. A miało być tak pięknie. Dobra, nic, zrobimy tutaj to tak, jak było wcześniej. Tędy ktoś jeździ? Mało osób. Mają tu spokojnie wjazd? Mają. Dobra, stop. Dobra, podłączmy sobie autostradę, to jest najważniejsze. Gdzie jest to trzypasmowo tutaj?
Nie wiem, czemu ten środek się nam tak chce jakoś... zapadł. Nie no, okropnie to wygląda, czekajcie. Ale czemu to aż tak się... Dobra, niech się tutaj zrobi ten... Dobra. Podłączmy teraz tą autostradę. Minimalnie to jeszcze sobie poprawimy. Dobra, nie, teraz okropnie. To jest tak łagodny spad. Dobra. Tutaj to od razu lepiej. To teraz nie potrzebujemy teraz tego tutaj. Jak tu mamy lotnisko? A zróbmy tutaj pętlę autobusową. Tutaj zrobić rondo. Takie duże rondo, czekajcie. Tak. Ja by tutaj w tym rondzie zrobić przystanki, żeby autobusy się nam łączyły. Może to wypali? Taka ala zajezdnia autobusowa. Tylko zrobimy tutaj drogę z... No tam. Jeszcze zrobiłem dwukierunkową. Ale poczekajcie, w sumie można by zrobić dwukierunkową. Będzie więcej przystanków. Dobra, tu zrobimy tak. Tutaj też potrzebujemy dwukierunkową. A w środku zrobimy metro, stację. Mogłoby to... działać. Weźmy sobie tutaj, postawmy tylko tą... Chyba nie mogę, więc muszę to zrobić... ze zwykłej drogi. Tylko postawmy tutaj.
Dobra. To jest tak prąd. Weźmiemy stąd. Wodę też od razu podepniemy. Okej, okay, byśmy tutaj mieli... moment. Niech to ma ręce i nogi stąd. Tu. Dobra, podpięło się. Tutaj mamy strasznie duży ruch. Te strefy też tutaj były na szybko budowane. Nie wiem, zastanowię się co z nimi. Tu też może mieć... czekajcie. W sumie tą drogę mogliśmy zrobić trochę bliżej. Chociaż nie, dobra. Dobra, nic, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jak to nam potoczy się w następnym. Na pewno sobie tą strefę zagospodarujemy. Nie wiem, co z tymi tutaj. I z tym, to jakoś tak śmiesznie wygląda. Może byśmy tutaj zrobili trochę rolnictwo, bo tutaj mamy leśnictwo, tutaj byłoby rolnictwo. Tutaj myślę, że droga by sobie spokojnie poradziła. Dobra, ale tym zajmiemy się następnym razem. Dziękuję wszystkim i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!